Kosmonaut Władysławowo, kosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Na krewetkę, na belonę, na tubisa i na śledzika. Żona mnie ostatnio troszeczkę skrzyczała. Po 35. Założę świetliki i zobaczymy, nie? Smyczki dla zawodników na plaży przygotowane. Żebym nie zapomniał ich zabrać, to kładę na dachu. Dzisiaj ubiorę jeszcze komin, bo wczoraj było troszeczkę zimno. Ma być deszcz, no i do tego wszystkiego trochę wieje, więc kurtka, zobaczcie, kurtkę pokazywałem wam już kiedyś. To jest kurtka od Grafa, tylko nie taka wypornościowa, tylko taka przeciwdeszczowa. Ubieram to bezpośrednio na bluzę. Pod bluzą w zasadzie mam tylko taki ocieplacz i to starczy. Słuchajcie, na dworzu mamy teraz jakieś 6 stopni, będzie 4. I powiem wam, jak chodzę tutaj po plaży, to mi to w zupełności wystarcza. Także no, takie ubieranie na cebulkę chyba jest ok. Ja wcześniej ubierałem się zawsze za ciepło i wtedy jak chodzę po tej plaży, to no nie jest za dobrze. No teraz nie wygląda ok. Ciach, kaptur, lecimy. No nie cały, nie? No jak ten ogon tak napostujesz, będzie 40. No. Okej. Okay. Ale ładne na patelnię, ładne grube, nie? Ajajajajaj. Jest. Dobra, powiedz nam, na co to ci wzięło? No na moje, kurde, belonki śledzia, nie? Aha. I tam krewetka. Czyli, ale na tą kanapkę, co ty miałeś, tak? Tak, tak. No, no zwykła krewetka, kupiona ze sklepu tam. No. Zobaczymy. Jak... Może to ruszy, nie? Słuchaj, w tych falach branie było widoczne? Tak, to, bo była, miałem naciągnięte ładnie wędkę, szczytówka była wygięta i jak było branie, to odskoczyło. Szczytówka mi się wyprostowała, no. No. I było od razu widać. Teraz założę świetliki i zobaczymy, nie? Bo już jest ciemno. Aha. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy Arka, który łowi od 3 miesięcy dopiero. Jak to jest łowić od 3 miesięcy i być już na zawodach, na mistrzostwach Polski, powiedz? No fajne doświadczenie. Kręcili mnie tam koledzy, Jarek i Marcin Grzegorczyk. No i tak próbujemy, na razie amatorsko, bez większych efektów, ale nie ma co się poddawać. Co takiego fajnego jest w tym? Siedzieć i marznąć na plaży. Znaczy ja ogólnie jestem spinningistą, ale miałem operację nogi, nie mogłem chodzić po rzece. Także musiałem znaleźć jakąś alternatywę. A że jestem z Ustki, na plaży mam niecały kilometr. Także jakoś tak wyszło. Próbujemy. Zawsze to coś nowego. Właśnie wyciągnąłeś Grzegorz z wody i co, jest coś chociaż obżarte? Tam mam jedną rybkę zaliczoną. Czyli jest, czyli tura zaliczona. No, tura zaliczona. Teraz miałem branie, ale szaniłem. Fala tu tak różnie. Ta fala taka trochę męcząca, co? Dobrze jest. Fala musi być. Fala musi być. No i tak, okej. Do następnego. Pokaż, na co ci wzięła ta fonderka. A na tubiska. Haczykiem tu na końcu. Takie niepozorne raczej. Każdy kombinuje po swojemu. Tą tu jest ten zestaw taki kręcony. Mhm. No wiadomo, że jak jest fala, to każdy to tam inaczej to robi, tak? Czy na krótkim, czy na... Belonkę przywiozłem specjalnie z Norwegii, bo byłem niedawno w Norwegii, złowiłem parę sztuk, także przywiozłem. Będziemy filetować i jeszcze czekamy z nią, także...
Mam nadzieję, że coś wejdzie. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie delikatnie, no. Większość osób ma te namioty. Tutaj co chwilę tak pada deszcz. Ty bez namiotu nie boisz się, że jak to cię tak złapie, to będzie ciężko? Ja bez namiotu, ja mam kaptur, ja jestem twardy. Co prawda żona mnie ostatnio, jak jechałem tutaj na zawody, troszeczkę skrzyczała, że nie mam żadnego namiotu. Ja mówię, Aneta, nie będę dźwigał. Nie noszę. Im mniej, tym lepiej. Ja jestem minimalistą, także ja tak lubię i mi to pasuje. No. Ja zawsze tak łowiłem, leżąc na piasku, spoglądając tak na te świetliki, czy coś bierze, nie bierze. No, ale także mamy prawie jeszcze listopad, jest zimno. Trzeba się odpowiednio ubrać. Jest kombinezon, są dresy, są termika, są buty odpowiednie, jest czapka, rękawice. Także kwestia, wiesz, kwestia jak to się ubierze, jak to się dobierze. Także jest fajnie. Ja zawsze im mniej, tym lepiej, no. O, tak będzie 34 po 35. Ładno, ładno. Używam mi kulki i goły hak. Akurat ta mi wzięła na goły hak. No dobra, ale jakbyś miał, bo ty jesteś często nad wodą, jakbyś miał tak się określić. Częściej jednak te ubarwione haki w te kulki, czy gołe? Mnie się wydaje, że delikatnie ubarwione. Bo Niemcy preferują jednak, żeby te kulki były, nie? Tak, tak, tak. Mnie się wydaje, że jednak bardziej, żeby jakaś biżuteria była na końcu zestawu. I jaka najlepsza przynęta tutaj u nas? Wiesz, no, śledź Tubis obecnie, śledź Tubis Belona. No Belona wiadomo, każdy zamrozi z wiosny. Krewetka. Też. Z nami na to łowi, nie? Tak. Wylądowaliśmy u Stanisława i co opowiada, nie? Czyli będę tak dzisiaj ślepić trochę. Jak to wygląda? Na co ty dzisiaj łowisz? Jak widać, na krewetkę, na Belonę, na Tubisa i na śledzika. No i oczywiście na litość też. Na litość. Też. dobra, można łowić na dwa haki, no bo to tak łowimy jest. Tylko flądry. Stosujesz jakieś kanapki, jakieś swoje myki? No nieraz tam próbuję kanapeczkę jakąś zrobić. No trzeba z nadzieją jakoś podejść do tego, jeżeli tak nie bierze intensywnie i trzeba kombinować coś. No dobra, ale masz jakiś taki patent, że na przykład na górny hak bierzesz coś, a na dolny coś? Nie, no to jeżeli mam dwa troki, no to biorę na wymiennie. Tam śledzik z krewetką, czy tam nie biorę, nie zakładam dwóch tych samych przynęt. A jakoś ubogacasz te jakieś kulki kolorowe? No sporadycznie. Znaczy, jeżeli faluję, no to tak jak dzisiaj, to mały tylko, nie bez kulek, tylko małe koraliki. Drugi zestaw mam goły. I jak właśnie na te gołe haki, bo mamy coś takiego, od Niemców że się podpatrzyliśmy, że oni ogólnie zawsze mają te kulki, zawsze jakieś tam te udziwnienia mają, a u nas często właśnie się pojawiają te gołe haki. Jak to wygląda w praktyce? Znaczy, no to jest moje, na zasadzie prób i błędów, nie? Mhm. Ja zakładam, mam te małe pływaczki, no to czyli mam tutaj różne zestawy. Ale starasz się, żeby właśnie tą wyporność tutaj zmniejszyć, tak? Tak, teraz przy takiej fali to zmniejszam wyporność, nie? Mhm. Także, no z nadzieją jak zawsze, nie? Tak cię tutaj podglądamy i tutaj masz taką latarkę, która celuje, podejrzewam, w szczytówki. Szczytówki, tak. Dzięki temu widzisz szczytówki, nie musisz... Tak, nie muszę zakładać świetlików po prostu. Świetliki również mam, ale... spróbuję teraz właśnie z latareczką, żeby z namiotu nie wychodzić. No i szybciej po prostu się ściąga i szybciej można zarzucić. Bywa, że jak masz świetliki, wiesz, źle zamocowane, to bywa, że można zerwać nawet zestaw. Nie tyle zestaw zerwać, ale kolega złamał dobry kijek. Mhm. Nie zdjął świetlika i przy wyrzucie żyłka zaplątała i złamał ile tam? No od pierwszej do drugiej przelotki ten kawałek ułamał. Słuchajcie, mnie tu nie widać, ale pokazuję wam właśnie porządek, taki porządek i to nie jest zrobione pod kamerę, tak po prostu ja zastałem kolegę na stanowisku. Zawsze taki porządek masz? W domu również.
wyniesione z domu i wynoszę to na zewnątrz. Powinieneś normalnie uczyć naszą młodzież, jak powinno się pracować, zobaczcie. Szalony reporter Morska TV! No dobra, mamy sędziego, to bateria na ostatnich nogach. Jak to wygląda? Na razie kiepsko. To znaczy jak? To znaczy, że mają zawodnicy na razie po dwie flądry, po jednej, albo wcale.